Prezydent Wojciech Jaruzelski przedstawił Tadeuszowi Mazowieckiemu propozycję objęcia urzędu prezesa Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Dobry wieczór. Prezydent Wojciech Jaruzelski przyjął rezygnację Czesława Kiszczaka ze stanowiska prezesa Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wyrażając mu uznanie za dotychczasowe starania zmierzające do utworzenia nowego rządu. W wyniku przeprowadzonych rozmów i konsultacji z przedstawicielami parlamentarnych i pozaparlamentarnych ugrupowań społeczno-politycznych prezydent Wojciech Jaruzelski przedstawił Tadeuszowi Mazowieckiemu propozycję objęcia urzędu prezesa Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W najbliższym czasie prezydent prześle marszałkowi Sejmu wniosek w sprawie powołania Tadeusza Mazowieckiego na stanowisko premiera i powierzenia mu misji utworzenia rządu. Ja chciałam bardzo panu podziękować, że uczynił pan dla nas wyjątek i pozwolił nam tutaj przyjechać, rezygnując z chwili tego krótkiego odpoczynku jednodniowego. Czy pana nie przeraża to, że pan już w ogóle teraz nie będzie miał czasu wolnego? Ha, przeraża mnie, dużo rzeczy mnie przeraża i właśnie dlatego tutaj przyjechałem, żeby tak trochę się skupić przed tym, co mnie czeka. Powie pani, to jest takie miejsce, które mój przyjaciel, pisarz Jerzy Zawiejski nazwał swoją duchową ojczyzną. I ja też to miejsce, Laski, uważam za swoją duchową ojczyznę. Bo jak pani widziała, to jest zakład dla niewidomych dzieci, prowadzony przez siostry franciszkanki, służebnice krzyża. I tutaj człowiek, jak się zetknie właśnie z niewidomymi, z tym cierpieniem i z optymizmem, jaki ci ludzie mają, bo ten zakład jest właśnie bardzo pogodny, to nabiera siły. A mnie tego było potrzeba. No, tego optymizmu potrzeba, żeby sprostać misji, której pan się podjął, ale jednak nawet w tym miejscu nie uciekniemy od polityki. I muszę pana zapytać, jak pan widzi koncepcję tego koalicyjnego rządu? Proszę pani, no cóż, widzę go tak, jak koncepcja ta została zarysowana w znanym oświadczeniu Lecha Wałęsy, złożonym wspólnie z prezesem ZSL, panem Malinowskim i prezesem Stronnictwa Demokratycznego, panem Iwiakiem, które mówi o tym, że chodzi o szeroką formułę, żeby ten przyszły rząd był otwarty dla wszystkich proreformatorskich sił. Czyli można by powiedzieć, że byłby to rząd szerokiej koalicji. Czy już myśli pan o tym, jak przezwyciężyć tę trudną sytuację gospodarczą, w jakiej się znaleźliśmy? No, jest to niewątpliwie najtrudniejszy problem. Myślę oczywiście o tym, ale przecież nie ma nikt na to cudownej recepty. Musi się tu wiele czynników zespolić, zgrać. Sądzę, że przede wszystkim to, żeby ludzie sami uwierzyli, że może być w tym kraju lepiej, że nie wszystko musi iść na marne, że młodzież nie musi wyjeżdżać, żeby jakieś zainteresowanie ludzi się obudziło i liczę na to, że ono się obudzi, że ten postęp zmian, prawda, jakie się dokonują wraz z utworzeniem tego rządu wpłynie na to. Czy sądzi pan, że nas, Polaków, w tych bardzo ciężkich czasach stać na odrobinę altruizmu, żebyśmy przestali mówić dajcie, a spróbowali troszeczkę inaczej postępować? Pani, no cóż, ja myślę, że było wiele takich momentów historycznych w naszym życiu. W naszym życiu pani, chociaż jest pani młodsza dużo ode mnie i moim, prawda, choćby ten rok o tym świadczy, nie mówiąc już o 80 roku, prawda, że no, stać nas na wiele, potrafimy wydobyć z siebie siły. Ja myślę, że to jest niełatwe, ale możliwe, jeżeli wszyscy poczują to, że to jest na swoim i że to ma jakiś sens, że do czegoś prowadzi. Na to liczę. Bo właściwie mówiąc, innej drogi nie ma. Nie ma, no. I rząd musi mieć tutaj świadomość tego, że ma stwarzać, otwierać nowe możliwości do tego, a nie zastąpi ludzi w tym. Dziękuję panu bardzo. Tadeusz Mazowiecki ma 62 lata. Z wykształcenia jest prawnikiem. W
latach 1961-1972 był posłem na Sejm z ramienia grupy katolickiej Znak. Jest praktykującym katolikiem. Należy do twórców warszawskiego klubu inteligencji katolickiej. Stał na czele tygodnika Więź. Od sierpnia 1980 należał do grupy najbliższych doradców Lecha Wałęsy. W tym charakterze uczestniczył w pamiętnych rozmowach Stoczni Gdańskiej. W latach 1980-81 był redaktorem naczelnym tygodnika Solidarność, na czele którego stanął ponownie po jego wznowieniu. Po proklamowaniu stanu wojennego został internowany, zwolniony 23 grudnia 1982 roku. Brał aktywny udział w obradach Okrągłego Stołu, kierując z ramienia Solidarności grupą roboczą do spraw pluralizmu związkowego. Należy do kierowniczych gremiów Solidarności. To tyle. Do zobaczenia.